Szanowni, krótkie streszczenie tego, czym żeśmy się dzisiaj zajmowali, bo to było dość ważne spotkanie, a parę osób nie było i w ten sposób chciałbym umożliwić im nadrobienie zaległości. Na rozgrzewkę były dwa proste zadania. Zadania z matematyki bywają bardzo trudne, trudne, średnio trudne, łatwe i bardzo łatwe, albo nawet banalne, ale każda z tych kategorii daje satysfakcję, jeżeli się te zadanie rozwiąże. Choćby chwilę satysfakcji, więc warto choćby z tego powodu zajmować się matematyką, bo jest to szybki środek i skuteczny na poprawienie nastroju. No więc poprawmy sobie nastrój na początek, rozwiązując te zadania. Pytanie, czy te cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6 można ustawić w takiej kolejności, aby otrzymać liczbę sześciocyfrową, podzielną przez 5, no tak, wystarczy piątkę postawić na ostatnim miejscu, podzielną przez 9, suma tych sześciu liczb to jest 21, więc nie dzieli się przez 9, no ale w jakiejkolwiek kolejności byśmy ich nie postawili te cyfry, to otrzymamy liczbę podzielną przez 3, bo 21 dzieli się przez 3, a skoro suma cyfr dzieli się przez 3, to i liczba dzieli się przez 3. No więc tu też jest odpowiedź nie. No a tu jest inne zadanie z książki Matematyczne Gwiazdki, którą nieustająco wam polecam. Bez obliczania tego iloczynu trzeba ustalić, jakie cyfry należy wpisać w te kwadraciki, żeby powstało prawdziwe równanie. No i idea polega na tym, że jak się spojrzy, przez co dzieli się ta liczba, no to tak, dzieli się przez 2, bo tu są parzyste dwie liczby, nawet przez 4, bo jest iloczyn dwóch liczb parzystych. Dzieli się przez 3, bo 15 dzieli się przez 3 i przez 5. No, skoro dzieli się przez 2 i przez 5, to dzieli się przez 10, a jeśli liczba dzieli się przez 10, to jej ostatnią cyfrą jest 0. No więc już wiemy, co trzeba wpisać w ostatni kwadracik. No, a liczba ta dzieli się także przez 9, bo 18 się dzieli przez 9, no a liczba jest podzielna przez 9, jeśli jej suma cyfr jest podzielna przez 9. W związku z tym trzeba policzyć, ile tu jest, jaka jest suma tych cyfr. No i jeżeli dobrze rozumiem, liczyliśmy, to wychodzi 31. 0 na końcu, bierzemy to pod uwagę. No to, żeby wyszła liczba podzielna przez 9, to musimy wpisać tutaj piątkę. Tak, będzie wtedy 36. No i to rzeczywiście jest rozwiązanie. Możemy sobie tutaj wpisać zamiast tego kwadracika 0 na końcu, a zamiast tego kwadracika możemy tutaj wpisać 5, tak jak powinniśmy, i mamy rozwiązanie. Proste, przyjemne, niewiele nas to kosztowało, a mamy choć przez chwilę satysfakcję. A teraz już temat zasadniczy. Reszty z dzielenia kwadratów liczb całkowitych. No to ważny temat. Przypomnieliśmy sobie wzory na kwadrat sumy, kwadrat różnicy, a także na różnicę kwadratów, chociaż będziemy wykorzystywać w tym, co dalej, kwadrat, wyrażenia na kwadrat sumy. Kot mi się tutaj awanturuje, przepraszam. Tak jest. No więc zanim przejdziemy do dalszych rozważań na temat reszt z dzielenia kwadratów liczb całkowitych przez różne liczby, to jeszcze wróćmy się do tego zadania, bo ono nam będzie później potrzebne. Jeżeli P jest liczbą pierwszą większą od 3, to P można przedstawić w postaci albo liczby, która dzieli się przez 6 i daje resztę 1, lub
liczby, która dzieli się przez 6 i daje reszty 5. No i przypomnijmy sobie tutaj, że każdą liczbę całkowitą można przedstawić w postaci takiego rozkładu na wielokrotność dzielnika plus resztę, gdzie ta reszta, dzielnik jest dodatni i ta reszta jest większa równa od zera, a mniejsza od dzielnika. No więc wracamy tutaj. No i w takim razie możemy każdą liczbę, więc też i pierwszą, przedstawić rozpatrując reszty z dzielenia przez 6. No to może to być wielokrotność 6, może dawać resztę 1 przy dzieleniu przez 6, resztę 2, resztę 3, resztę 4 i resztę 5. No ale jeżeli to ma być liczba pierwsza, no to tak, tu nie większa od 3, no to nie może mieć tej postaci, bo to się dzieli przez 3, a liczba pierwsza większa od 3 nie dzieli się przez 3, dzieli się też przez 2. Tu nie mamy nic do powiedzenia, tu dzieli się przez 2, liczba pierwsza większa od 3 nie będzie się dzieliła przez 2, tu się dzieli przez 3, ten sam argument, tylko z podzielnością przez 3, tu znowu przez 2, no i w końcu, jeżeli mamy tę postać, to znowu nie mamy zastrzeżeń do niej. A więc jeżeli mamy liczbę pierwszą większą od 3 i chcemy ją przedstawić jako wielokrotność 6 plus reszta, to tylko dwa takie przedstawienia są możliwe. No i wracamy teraz, to się nam przyda niedługo. Natomiast wracamy teraz do tego naszego dzielenia. No i mamy takie zadanie wzięte z jednego z seminariów prowadzonych przez Komitet Olimpiady Matematycznej Juniorów. Przy dzieleniu dwóch liczb całkowitych A i B przez 5 otrzymujemy odpowiednio resztę 2 i 3. No i trzeba obliczyć resztę z dzielenia sumy kwadratów tych liczb przez 5. No więc jeżeli jedna liczba daje resztę 2, to możemy przy dzieleniu przez 5, to możemy ją tak zapisać. Druga w ten sposób, gdzie K i M to są nieznane liczby całkowite. No i policzyć, ile jest A kwadrat plus B kwadrat. No to jest sama algebra. Stosuje się tutaj za każdym razem ten wzór. Kwadrat sumy to jest kwadrat pierwszego wyrażenia plus podwojony iloczyn pierwszego składnika plus podwojony iloczyn pierwszego składnika przez drugi plus kwadrat drugiego składnika. No i jak to policzymy, to jest kwadrat pierwszego składnika, podwojony iloczyn pierwszego przez drugi i kwadrat drugiego w przypadku tej pierwszej sumy i jej kwadratu, a to jest to samo, jeśli chodzi o drugą sumę, czy drugą liczbę B w kwadracie. No to można to zebrać wszystko razem i okaże się, że wszystkie te wyrazy dzielą się przez 5. No bo 5k do kwadratu to jest 25k kwadrat. Dzieli się przez 5, tutaj występuje piątka, tu też występuje 25, tu znowu piątka. Zostaje 13. No reszta z dzielenia 13 przez 5 to jest 3, no i to jest odpowiedź. Ale można też podejść do tego inaczej. Można na przykład zauważyć, że jak się doda A do B, to otrzyma się liczbę podzielną przez 5. No a A kwadrat plus B kwadrat to jest kwadrat sumy, no i trzeba odjąć od niego 2A razy B. Wtedy zostanie A kwadrat plus B kwadrat. No więc reszta z dzielenia A kwadrat plus B kwadrat to będzie reszta z dzielenia minus 2A razy B, dlatego że A plus B dzieli się przez 5, więc A plus B do kwadratu też się przez 5 dzieli. No to liczymy sobie pracowicie minus 2AB. No i okazuje się, że znowu to ma taką strukturę, że są wyrazy w tym nawiasie, które się dzielą przez 5 i plus 6. Minus 2 to jest ta minus 2, pomnożona przez 6 daje minus 12, a więc reszta z dzielenia minus 2AB jest taka sama jak reszta z dzielenia minus 12. No ale minus 12 to jest minus 3 razy 5, reszta z dzielenia przez 5, tak? Minus 3 razy 5, minus 15 plus 3, a więc reszta z dzielenia tego wyrazu wynosi 3, no i w związku z tym reszta z dzielenia lewej strony też wynosi 3, dlatego że
a plus b do kwadratu dzieli się przez 5. No i teraz ulubiony trik. Wprawdzie, jeżeli reszta z dzielenia liczby całkowitej przez 3 może być równa 0, 1 lub 2, 0 jeśli liczba się dzieli przez 3, a 1 lub 2 jeśli się nie dzieli, to jeśli podniesiemy tę liczbę do kwadratu, to okaże się, że jest tylko są tylko dwie możliwe reszty z dzielenia, no bo jeżeli ta liczba się dzieli przez 3, no to jej kwadrat też się dzieli przez 3, reszta 0. Jeżeli daje przy dzieleniu przez 3 resztę 1, no to okazuje się, że kwadrat też daje przy dzieleniu przez 3 resztę 1, bo te wyrazy się przez 3 dzielą. A jeżeli daje przy dzieleniu przez 3 resztę 2, no to kwadrat daje też resztę 1, dlatego że ta czwórka, która tutaj występuje jako kwadrat drugiego składnika, można ją zapisać jako 3 plus 1. Więc przy dzieleniu, jeśli badamy reszty z dzielenia kwadratu liczby całkowitej przez 3, to są tylko dwie możliwości, pomimo że jeśli badamy resztę z dzielenia liczby całkowitej przez 3, to możliwości są 3. No i podobna sytuacja zdarza się przy dzieleniu kwadratu liczby całkowitej przez 4. Jeżeli dzielimy liczbę całkowitą przez 4, to mamy 3 możliwości, prawda? 0, 1, 2 lub 3. To powinna być dwójka, a nie trójka. Zaraz to poprawimy. Bardzo dobrze. 4 możliwości. No i musimy je rozpatrzeć po kolei. No i tak, jeżeli liczba się dzieli przez 4, to jej kwadrat też się dzieli przez 4, czyli reszta z dzielenia przez 4 jest 0. Jeżeli liczba daje przy dzieleniu przez 4 resztę 1, to tak tyle samo daje, taką samą resztę daje przy dzieleniu przez 4 jej kwadrat. No ale jeśli liczba daje przy dzieleniu przez 4 resztę 2, no to okazuje się, że jej kwadrat dzieli się przez 4, czyli daje znowu resztę 0. No a jeżeli liczba daje przy dzieleniu przez 4 resztę 3, no to jej kwadrat, tu ten wyraz jest równy 9, ale 9 to jest 8 plus 1, 8 dzieli się przez 4, w związku z tym znowu mamy resztę 1, więc jeżeli niezależnie od tego, ile wynosi reszta z dzielenia liczby całkowitej przez 4, to są tylko dwie reszty możliwe, jeśli chodzi o dzielenie kwadratu liczby całkowitej przez 4, 0 lub 1, podobnie jak w przypadku dzielenia przez 3. No i tutaj takie proste zadanie, znajdź wszystkie liczby pierwsze p, dla których liczba p kwadrat plus 2 także jest pierwsza. No, jeżeli p jest równe 2, to p kwadrat jest 4, p kwadrat plus 2 to jest 6, to nie jest liczba pierwsza. Jeśli p jest równe 3, to p kwadrat plus 2 to jest 9 plus 2, 11, to jest liczba pierwsza. No ale jeżeli p jest większe od 3, to reszta z dzielenia p kwadrat, to przed chwilą na poprzedniej stronie było, może być tak, albo i p jest większe od 3, to znaczy p kwadrat nie dzieli się przez 3 bez reszty, tak? To reszta z dzielenia p kwadrat przez 3 jest równe 1, no a reszta z dzielenia 2 przez 3 jest równe 2. W związku z tym reszta z dzielenia p kwadrat plus 2 przez 3 jest równa 1 plus 2, czyli 3, no ale 3 się też dzieli przez 3, czyli ta reszta z dzielenia będzie równa 0 po prostu, tak? W związku z tym wszystkie liczby tej postaci, gdzie p jest liczbą pierwszą większą od 3, dzielą się przez 3. No i nie mogą być w związku z tym liczbą pierwszą. No i zobaczmy, co tam jeszcze było. No, było to zadanie, żeby wykazać, że takie równanie tej postaci 15x kwadrat minus 7y kwadrat równa się 1, nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych. No i tu pokazuję to zadanie, żeby wprowadzić taki klasyczny trik. Badanie reszty z dzielenia lewej i prawej strony
No, w tym wypadku przez trzy. Jak jest takie zadanie, to nigdy nie wiadomo, ile ma wynosić ten dzielnik. Trzeba próbować różnych możliwości i pewnie doświadczenie tutaj też, doświadczenie z rozwiązywania wielu takich zadań też jest pomocne. No ale zobaczmy, no, jeżeli badamy podzielność przez 3, no to tak, to 15x kwadrat dzieli się przez 3, więc ile by x nie było, to 15x kwadrat dzieli się przez 3. Teraz, jeżeli y dzieli się przez 3, no to y kwadrat też się dzieli przez 3, więc cała lewa strona dzieli się przez 3, czyli reszta z dzielenia lewej strony przez 3 jest 0, no a reszta z dzielenia prawej strony przez 3 jest równa 1, tak? Więc nie może być tak, że dla dowolnego x i y dzielącego się przez 3 żadna z takich kombinacji nie może być rozwiązaniem. No dobrze, to jak to już wiemy, no to spróbujmy, a co jest, jeśli y nie dzieli się przez 3? No to reszta z dzielenia y kwadrat przez 3 jest równa 1. To jak poprzednio dzieli się zawsze przez 3, czyli reszta z dzielenia lewej strony przez 3 jest taka sama jak reszta z dzielenia minus 7. No bo reszta z dzielenia y kwadrat jest równa 1, no ale minus 7 to jest minus 9 plus 2, jeżeli chcemy policzyć resztę z dzielenia minus 7, no to reszta z dzielenia lewej strony będzie równa 2, a reszta z dzielenia prawej strony będzie przez 3 będzie równa 1. No to jest sprzeczność. Nie może być tak, żeby dwie liczby były równe, ale dawały różną resztę z dzielenia, na przykład przez 3. A zatem takie równanie, nie istnieje taka para x, y liczb całkowitych, dla których to równanie ma rozwiązanie.